Dzień dobry profesor. Tu Andrzej Gromek, pracownik umysłowy. Profesor. Profesor, oczywiście. Każdy mówi, że o, że ja zapierdzielam, że ja ciężko pracuję. Proszę bardzo. Tak się pracuje w naszej firmie. Nazwy nie mogę podać. I proszę bardzo. Wącham kwiatki. Wącham proszę kwiatki. Ale od góry, od góry. Od góry oczywiście. Nie od dołu. Nie myślę, że z dołu. Jest fajnie, jest ciepło, co można poleżeć, odpocząć, popatrzeć na niebo, jak ptaszki fruwają, jak ćwierkają. I niech ktoś powie, że taka praca nie wzbogaca. No, każdy zarabia swoje i oczywiście jest czas pracy, a jest czas relaksu. Nie będę spał. I polecam to innym pracownikom umysłowym, profesorom, żeby w ten sposób też tak spędzali czas. Nie w jakichś tam pokojach, z muzyczką, że się można zdrzemnąć czy coś, tylko na łonie natury. Proszę bardzo, jak jest fajnie. Chmurki się lecą, ptaszki ćwierkają, gołąbki fruwają. A ja sobie leżę, tego w trawce. I proszę bardzo, i to jest lepszy system relaksu, gdzie za chwilę mogę znowu funkcjonować jako pracownik. Umysłowy. A chata nie pomalowana? Nie no, jeszcze do tego nie doszło, ale miejmy nadzieję, że jeśli będzie pogoda, to coś tam postaramy się zrobić. Oczywiście, jeśli Krzysiek nie będzie znowu coś tam odpierdzielał. Panie profesorze, a kiedy jest malowanie tego szczytu od Kargula? Kiedy? Tego dokładnie nie mogę powiedzieć. To jest ściśle tajne. Tak, ściśle tajne i oczywiście, jeśli coś takiego nastąpi, to będzie informacja. Informacja zwrotna. Oczywiście, bo no, żeby każdy wiedział, że znowu ja się nie opierdzielam, tylko ja coś robię. Oczywiście, jako pracownik umysłowy, ja też muszę do tego podejść psychicznie. Będziesz się nami piłę? I nie tylko fizycznie, ale i psychicznie, żeby coś takiego zrobić. Bo to nie jest taka prosta sprawa. Pomalować szczyt. Trzeba wejść na drabinę. Trzeba wziąć pędzel. Trzeba pomyśleć, od którego momentu zacząć malować. To nie jest tak, że to o, se wszedł, pomalował, zszedł, o i okej. I wszystko w porządku. Nie, niestety. Ja do tego podchodzę bardziej psychologicznie. Trzeba zrobić projekt. Nie no tak, no. Postać, pomyśleć, wypić oranżady. Drinka. Czy coś mocniejszego, żeby po prostu żeby jakiś koncept przyszedł do głowy. Bo to tak jak z malarzem. Dlaczego wielcy malarze, którzy teraz są wyróżnieni, namalowali takie obrazy, które są drogocenne, za które płacą. Ja nie oczekuję tego, że ktoś dla mnie zapłaci za pomalowanie Belwederu, tylko po prostu muszę tego znaleźć koncept. Taki, kurwa. I to jest najważniejsze. A koncepcja pracy przerasta wszystkie projekty. Czyli szanowni panowie, którzy projektują coś tam, niestety to nie jest tak, że jest projekt, ale tu jest koncepcja. Masz, to jest koncepcja pomalowania. A nie pije? W którą rękę wziąć pędzel?
Moje piwo bolą. Wejść na drabinę. To lepsze piwo na mnie. I na tym polega właśnie rzeczywistość naszej pracy, jest... naszej polskiej pracy. Na tym polega, sympozjum, że trzeba koncepcję znaleźć, a nie projekt. Dla ludzi z wyższym wykształceniem. Dziękuję bardzo za tego, za uwagę. Codziennie. I do usłyszenia. Dziękuję.